Dzień dobry. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry. Jaki plan na dzisiaj? Plan na dzisiaj. Jaki plan mamy? Jedziemy, no jedziemy do małej wioski. Pierwszy odcinek i jedziemy do małej wioski na Podkarpaciu. Do człowieka, który tak naprawdę przyjaciela dzieci. Założona fundacja na rzecz pomocy dzieciom. Do tego wszystkiego miłośnik motoryzacji. Wielki miłośnik motoryzacji. Klasycznej, oldtimerowej, nietuzinkowej. I do niego pojedziemy. Czyli to będzie pierwszy odcinek poświęcony właśnie tym wszystkim Muzeum Motoryzacji na Podkarpaciu. Tak, dokładnie. Od niego zaczniemy. Czyli z grubej rury. Tylko z grubej rury. Od niego zaczynamy. Jedziemy do niego. Opowiada nam wujek Andrzej, bo tak każe do siebie mówić. Poopowiada nam trochę historii tych swoich oldtimerów. Gdzie? W Muzeum Jasienicy Rozsielnej. Muzeum Samochodów Zabytkowych, bo tam wszystkich zabieramy. No to dobra, no to jedziemy w takim razie. No to startujemy. Oldtimer. Jest. Musiał odpalić, więc... O, wycieraczka jak... jednak w Mercedesie. A, bo tutaj nie działa. Wycieraczka dobra. Jest, oldtimer jest, my jesteśmy, jedziemy. Pasy. Witam Państwa bardzo serdecznie w Muzeum Zabytkowych Samochodów w Jasienicy Rozsielnej koło Brzozowa. Witam wszystkich miłośników motoryzacji zabytkowej ze szczególnego powodu, dlatego że nie wiem, czy nowe samochody mają duszę, ale zapewniam Państwa, że stare na pewno mają duszę. I dlatego poświęciłem tą swoją kolekcję właśnie zabytkowym samochodom. Jest ich tutaj ponad 30. Prawie 40 i zapraszam Państwa do odwiedzenia. Bardzo ciekawy samochód, który jest przed nami, to Cadillac z 80 roku, Seville. W wersji złota edycja, czyli Gold Edition. Ciekawostką przy tym samochodzie jest to, że jest to wersja przynajmniej pół metry wydłużona i takich samochodów prawdopodobnie nie ma na świecie, dlatego że raptem kilkadziesiąt sztuk, jak się dowiedziałem, wytworzono tych samochodów, ale ponieważ nie były zbyt drogie, to no nie ostały się, a nam udało się kupić w Belgii właśnie tą wersję ze złotą edycją. Ciekawostką drugą jest fakt, że kiedyś taki samochód był własnością Mary Kay, wielkiej kreatorce, no nie tylko mody, ale wielkiej firmy kosmetycznej, bo prawdopodobnie jest to trzecia kosmetyczna firma na świecie. Także jeździła tym samochodem. On jest wyjątkowo komfortowy, wyjątkowo pięknie wykonany. No i robi, zauważcie Państwo, wrażenie. Z tym, że miał krótszą wersję, my mamy dłuższą. Z tego jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy. Ten samochód został projektowany w latach 70. Nie pamiętam projektanta, ale to był starszy pan, który chciał przemycić do nowych pedów. Państwo zauważą, że jest to jakby nowa sylwetka wielkich imperialnych samochodów amerykańskich z lat 70. czy 80. Natomiast ten starszy pan wprowadził jakby tylnymi drzwiami właśnie w tył tego samochodu. Nawiązywał on do starych modeli przedwojennych i powojennych, między innymi Bentleya 6, który mamy akurat w wersji Moliner. I był taki problem, że nie za bardzo chcieli mu dopuścić do produkcji ten samochód. Dlatego, że wydawało się właśnie właścicielom, że ten tył stary, taki archaiczny, on nie będzie się ludziom podobał. Okazało się, że on nawet dosyć dobrą się opinią cieszył. Także mamy tutaj jakby w jednym egzemplarzu dwa ciekawe projekty. Tył nawiązujący do historii, do przeszłości i przód bardzo nowoczesny. Jest to jakby takie symboliczne połączenie dwóch kresów, starego i nowego. Podobnie teraz w architekturze też się dzieje, że łączy się jakby stare nowe. Po budowli XV-wiecznych robi się wiórowce ze szkła aluminium. Więc to było może kontrowersyjne, ale bardzo fajnie się udało. Bardzo piękny, ciekawy samochód i wyjątkowo komfortowy. Jest w tak dobrym stanie, że ktoś z mechaników powiedział, jest to samochód, który fantastycznie się prowadzi i fantastycznie jest komfortowy. I niezawodny, to też jest
bardzo ważne. Nie jeździmy czasem tym samochodem. Te boczne koła, o których nie wspomniałem, no też dodają jakby uroku takiego, a jest więcej zdecydowanie miejsca, bo to jest wersja wydłużona przynajmniej pół metra, więc silnik V8 dobrze sobie tutaj daje radę, chociaż to nie są samochody na pewno, które no, mają bić rekordy prędkości, bo wiadomo, bo to raczej to były wielkie amerykańskie limuzyny, które były bardzo dobrze reserowane, bo tak naprawdę liczył się komfort i proszę zauważyć, bezpieczeństwo. Aż sobie trudno wyobrazić zderzenie z jakimś maluchem. No to proszę zobaczyć, tu jest ponad 2 metry, 2,5 metra do kierowcy, więc ten samochód z definicji miał być bardzo, bardzo bezpieczny. No i silnik duży, ciężki silnik też, amerykańskie duże silniki o dużej pojemności też może nie tyle zapewniały osiągi, ale też stanowiły dosyć duże zabezpieczenie przed wypadkami, przed urazami dla kierowcy. I to się wszystko w tym samochodzie udało. Piękny egzemplarz, nie widziałem nigdy takiego samochodu właśnie w tej wersji i bardzo jestem szczęśliwy, że do nas trafił. Zapraszam wszystkich do obejrzenia nie tylko tego samochodu, ale wielu jeszcze innych, które mają równie ciekawą historię i są niezwykłymi, bo mamy na pewno kilka egzemplarzy takich, których na świecie trudno szukać. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Andrzeju, powiedz mi, czy ten samochód to jest, on taki przyjechał do Ciebie, tak, czy on był odbudowywany? Były pęknięcia tutaj przy... Nie był. Czyli to jest... Były pęknięcia, widać jakaś konstrukcyjna ta blacha, jak wyłamuje się platę, więc jakieś tu naprężenia powstają i były elementy pęknięcia. Ale to dobre. Generalnie? Nie. Samochód przyjechał... Taki sam, tak. Nie odnawiamy, jakieś zaprawki były. I zamknęliśmy komorę silnika, bo tam by się zmieściło 15 studentów, więc zamknęliśmy jakby tą komorę, zrobiliśmy mniejszą nieco komorę. Tak. Witam Państwa jeszcze raz z Muzeum Samochodów Zabytkowych w Jaśnicy Rosiennej. Powiedziałem, że to samochody z duszą i to jest następny przykład samochodu, który na pewno ma duszę. Jest to Cadillac Fleetwood 75 Imperial. Zbudowane w niewielkiej ilości egzemplarzy z 1941 roku. Ciekawostka jest tego samochodu, że to był kiedyś bardzo drogi samochód. Cadillaci to być może najdroższe samochody Stanów Zjednoczonych do tej pory. No i to była limuzyna prezydencka. Prezydencka, ale też jeździli nim, no diabeł tym samochodem, ale królowie wielu państw, do których właśnie eksport był kontynuowany. 41 rok, proszę zobaczyć, te listwy są chromowane i odnawiane, ale jak to jest piękny kształt i jaki jest to piękny samochód. Duży, 5,5 metra prawdopodobnie długości. Odnowiony został, bo to nie było jakiejś generalnej przebudowy przez mojego brata z bratankiem właśnie w garażu, tam w mojej miejscowości, w Chłumiskach. I został zrobiony bardzo pieczołowicie, a lakier położył pan Preissner ze Starej Wsi, który maluje także samoloty. To taka ciekawostka. Pięknie zrobiony samolot, w bardzo pięknym stanie. Cóż można powiedzieć, że 41 rok, no to w tej chwili 80 lat. Te siedzenia z materiału są oryginalne, mają 80 lat. Te siedzenia z materiałów. Jaki był to materiał, z który wytrzymał tyle lat? Możecie Państwo sobie otworzyć tam te drzwi. Szyby oczywiście są tam gdzieś takie no nieco zamarzane, może jakby ten klej z między szyby, albo to podwójne szyby jakby pękał czy ulatniał się, ale można zobaczyć. Elementy oczywiście drewniane tak samo są oryginalne. Właściwie wszystko jest w tym samochodzie oryginalne, tylko zostało odnowione czy odświeżone. Natomiast mówię, zasługuje fakt na uwagę fakt, że siedzenia z materiału wytrzymały w nienagannym stanie 80 lat. To jest bardzo piękne. Proszę zobaczyć z tyłu, to była taka limuzyna, że nawet prezydenci, cywilcy tego świata mogli mieć 2,30 czy 2,50 wzrostu i tak by się zmieścili, bo tam co najmniej jest pół metra miejsca na nogi. W każdym razie bardzo piękny egzemplarz. Smutne jest tylko to, że ktoś wszedł, bo pozwalałem wchodzić do samochodów i wyłamał tą osłonę przeciwsłoneczną i wyrzucił ją pod samochody. Nie wiem, czy to ktoś specjalnie zrobił, czy to tak z głupoty, no ale w każdym razie uszkodził nam ten samochód i dlatego staramy się teraz
no nie wpuszczać ludzi do środka, bo się okazało, że niektórzy są tacy nieodpowiedzialni. I to dla mnie było bardzo, bardzo smutne, bo piękny samochód w oryginalnym stanie i już tego po prostu nie zrobi, jak trzeba. Będzie być może możliwe sklejenie, a nie wiem, czy te plastiki się też sklejają. Także bardzo piękny egzemplarz, 41 rok, Cadillac Fleetwood 75 Imperial. Niewiele jest samochodów z tego okresu i tego typu, natomiast został kupiony we Włoszech u emerytowanego proboszcza w jakiejś tam parafii, która chyba przestała funkcjonować, może dlatego był szanowany i w takim pięknym stanie dotarł do nas. Ja już wiem, jak ty będziesz to wycinał. Na 100% coś tam zrobisz. Na 100% coś zrobi. Wszystko tam zrobi, niedobrze. Pierwszy odcinek za nami. Debiucik. Zobaczymy w takim razie, jaki będzie wasz odzew. No, od razu zapraszamy do subskrypcji i polubienia naszego kanału. Podobało się? Subskrypcja, dzwonek, Facebook, wszystko po kolei. Tak jest. I znajdziecie nas na właśnie Facebooku, Instagramie. I nasza strona, rzeszowskieoldtimery.pl. Oczywiście. I zapraszamy dalej. No jak będzie duża oglądalność, to myślę, że tych filmów będzie zdecydowanie więcej. O wiele więcej. O wiele więcej.